Agatha Christie, czytanie przy kominku. Opowiadanie Szmaragd Radży. Z wielkim trudem James Bond ponownie skoncentrował uwagę na małej żółtej książce, którą trzymał w ręku. Na jej okładce widział prosty, ale zachęcający tytuł: Czy chcesz, aby twoja pensja wzrosła o 300 funtów rocznie? Cena książki wynosiła 1 szyling. James właśnie przeczytał dwie strony zwięzłych pouczeń, jak patrzeć szefowi w twarz, jak kształtować dynamiczną osobowość i jak roztaczać wokół siebie atmosferę kompetencji. Teraz doszedł do bardziej subtelnego zagadnienia. Jest pora na szczerość i pora na dyskrecję, pouczała go żółta książeczka. Silny mężczyzna nie zawsze ujawnia wszystko, co wie. James zamknął książkę, uniósł głowę i zapatrzył się w błękitną dal oceanu. Zrodziło się w nim okropne podejrzenie, że nie jest silnym mężczyzną. Silny mężczyzna zapanowałby nad obecną sytuacją, a nie stałby się jej ofiarą. Po raz 60. tego poranka James dokonał przeglądu swych krzywd. Oto był jego urlop. Jego urlop! Ha, ha! Sardoniczny śmiech. Kto namówił go na przyjazd do tej modnej nadmorskiej miejscowości Kimpton-on-Sea? Grace. Kto skłonił go do wydatku większego, niż mógł sobie pozwolić? Grace. A on ochoczo poparł ten plan. Ściągnęła go tu, no i czym się to skończyło? Mieszkał w ponurym pensjonacie, położonym jakieś 2 kilometry od morza. Grace zaś zamiast wynająć podobne lokum, nie to samo rzecz jasna w środowisku Jamesa, reguły przyzwoitości były bardzo surowe, nie to samo rzecz jasna, zatrzymała się nie mniej, nie więcej tylko w hotelu Esplanade nad samym brzegiem morza. Ponoć miała tam przyjaciół. James znów roześmiał się sardonicznie. Myślami powrócił do tych ostatnich 3 lat swoich nieśpiesznych zalotów do Grace. Była niebotycznie zadowolona, gdy po raz pierwszy zaszczycił ją swą uwagą. Działo to się jeszcze zanim osiągnęła wyżyny sławy w salonach modniarskich państwa Bartles przy High Street. Z początku to James zadzierał nosa, teraz niestety sytuacja się odwróciła. Grace była osobą, jak to się mówi, dobrze zarabiającą. Z tej przyczyny stała się zarozumiała. Tak właśnie, okropnie zarozumiała. Przyszedł mu na myśl fragment jakiegoś wiersza, coś o dziękowaniu postem Bogu za miłość porządnego mężczyzny. Niczego w tym rodzaju nie widziało się w zachowaniu Grace. Dobrze karmiona w hotelu Esplanade kompletnie ignorowała miłość porządnego mężczyzny. Przyjmowała natomiast umizgi skończonego idioty o nazwisku Klaus Opworth, człowieka, który zdaniem Jamesa był całkowicie pozbawiony zasad moralnych. James wbił obcas w ziemię i z posępną miną wpatrywał się w horyzont. Kimpton-on-Sea. Co go opętało, że przyjechał do takiej miejscowości? To był kurort dla bogatych i eleganckich ludzi. Posiadał 2 duże hotele i ciągnące się na przestrzeni wielu kilometrów malownicze bungalowy, które należały do popularnych aktorek, zamożnych Żydów i tych członków angielskiej arystokracji, którym udało się bogato ożenić. Czynsz za najmniejszy umeblowany bungalow wynosił 25 gwinei na tydzień. Przerastało wyobraźnię, ile mógł wynosić za duży dom. Jeden z takich pałaców znajdował się bezpośrednio za plecami Jamesa. Należał do zapalonego wędkarza, lorda Edwarda Campiona, i obecnie był pełen znakomitych gości, łącznie z Radżą Maraputny, którego bogactwo owiane było legendą. James przeczytał o nim wszystko dziś rano w lokalnym tygodniku, o jego posiadłościach w Indiach, pałacach i wspaniałej kolekcji klejnotów, w której wyróżniał się zwłaszcza sławny szmaragd, jak entuzjastycznie donosiła prasa, wielkości gołębiego jaja. James, wychowany w mieście, miał dość mgliste pojęcie o rozmiarach gołębiego jaja, mimo to informacja wywarła na nim odpowiednie wrażenie.
Jeślibym miał taki szmaragd, powiedział James, wpatrując się smutnym wzrokiem w horyzont, dopiero bym pokazał Grace. Słowa te nie brzmiały zbyt przekonywująco, ale już samo wypowiedzenie ich poprawiło Jamesowi nastrój. Usłyszał z tyłu roześmiane i przywołujące go głosy, odwrócił głowę i znalazł się oko w oko z Grace. Była z Clarą Sopworth, Alice Sopworth, Dorothy Sopworth i niestety również z Claude'em Sopworthem. Dziewczęta trzymały się za ręce i chichotały. – Rzadko się pokazujesz – zawołała figlarnie Grace. – Tak – przyznał James. Czuł, że mógł się zdobyć na lepszą ripostę. Ripostę nie sprawia się wrażenia dynamicznej osobowości, posługując się tylko jednym słowem – tak. Z głęboką niechęcią patrzył na Claude'a Sopwortha. Claude Sopworth wystrojony był niczym bohater wodewilu. James tęsknotą wyczekiwał chwili, gdy biegający po plaży pies położy swe mokre, pobrudzone piaskiem łapy na nieskazitelnie białych, flanelowych spodniach Claude'a. Sam ubrany był w praktyczne, ciemnoszare spodnie, których najlepsze dni należały do przeszłości. – Czyż powietrze nie jest wspaniałe? – powiedziała Clara, wciągając je z lubością. – Prawda, że niezwykle orzeźwia? – zachichotała. – To ozon jest jak rześki jak tonik – zauważyła Alice i również zachichotała. – Mam ochotę uderzyć o siebie tymi ich pustymi głowami – pomyślał James. – Jaki sens ma ten bezustanny śmiech? Nie mówią przecież niczego śmiesznego. Nieskazitelny Klot odezwał się rozwlekłym głosem. – Wykąpiemy się, czy może jesteście zbyt zmęczone? Pomysł kąpieli przyjęty został radosnym piskiem. James poszedł wraz z nimi. Dzięki odrobinie sprytu udało mu się przytrzymać Grace trochę z tyłu. – Posłuchaj – poskarżył się – prawie cię nie widuję. – Ale teraz jesteśmy przecież razem – odparła Grace. – I możesz zjeść z nami lunch w hotelu, jeśli… – O co chodzi? – rzucił James szorstko. – Zapewne nie prezentuje się wystarczająco elegancko. – Myślę, kochanie, że mógłbyś dołożyć trochę starań – rzekła Grace. – Wszyscy są tu niezwykle eleganccy. Spójrz tylko na Claude'a Sopwortha. – Przyjrzałem mu się – stwierdził James ponuro. Nigdy dotąd nie spotkałem mężczyzny, który w większym stopniu przypominałby osła. A niepotrzebnie krytykujesz moich przyjaciół, James, oburzyła się Grace. To nie świadczy o dobrym wychowaniu. Claude chodzi ubrany tak, jak inni dżentelmeni w hotelu. Ach, zawołał James, wiesz co przeczytałem któregoś dnia w wiadomościach towarzyskich? Otóż, że książę, no nie pamiętam który, w każdym razie jeden z książąt został uznany za najgorzej ubranego mężczyznę w Anglii. Możliwe, powiedziała Grace, ale to był książę. I co z tego? Rzucił James. Może i ja zostanę pewnego dnia księciem. No, może nie księciem, ale przynajmniej lordem. Poklepał wciśniętą do kieszeni żółtą książeczkę i wyliczył długą listę lordów, którzy rozpoczynali karierę o wiele skromniej niż on. Grace zbyła tę uwagę chichotem. – Nie bądź głupi, Jamesie – powiedziała. – Już cię widzę w roli księcia Kimptonon-Sea. James spojrzał na nią z mieszaniną gniewu i rozpaczy. Kimpton-on-Sea niewątpliwie uderzyło Grace do głowy. Plaża w Kimpton to długi, prosty pas piachu. Wzdłuż niej, na przestrzeni około 2 kilometrów, ciągnie się rząd domków kąpielowych i kabin. Całe towarzystwo zatrzymało się właśnie przed szeregiem 6 takich domków przybieralni, na których widniał okazały napis – tylko dla gości hotelu Esplanade. Jesteśmy na miejscu. Powiedziała Grace z ożywieniem. Obawiam się jednak, Jamesie, że nie możesz nam towarzyszyć. Musisz skorzystać z tych ogólnych namiotów. Spotkamy się w morzu. Do zobaczenia. Do zobaczenia, powiedział James i odszedł we wskazanym kierunku. 12 podniszczonych namiotów stało sobie
jak na paradzie przodem do oceanu. Stary marynarz, który je nadzorował, dzierżył w ręku rolkę błękitnego papieru. Przyjął od Jamesa monetę, wydarł niebieski bilet z rolki, rzucił na ręcznik i znacząco stuknął go palcem w ramię. Ustaw się pan w kolejce, polecił ochrypłym głosem. I wtedy James zdał sobie sprawę z istnienia konkurencji. Inni ludzie też wpadli na pomysł morskiej kąpieli. Wszystkie namioty były zajęte, a na zewnątrz kłębił się zdeterminowany tłum czekających na swoją kolej. James ustawił się w najkrótszej kolejce i czekał. Poły namiotu rozchyliły się i piękna młoda kobieta, skąpo przyodziana, wyszła jak na scenę. Nałożyła czepek kąpielowy z miną osoby, która ma przed sobą cały długi poranek, podeszła do wody i sennie spoczęła na piasku. Źle się ustawiłem, pomyślał James i bezzwłocznie przyłączył się do następnej grupy. Po upływie 5 minut w namiocie dały się zauważyć oznaki poruszenia. Kilkakrotnie mocno pociągnięto za sznurki, po czym poły namiotu rozchyliły się i wyszła z niego rodzinka, ojciec, matka i 4 dzieci. Zważywszy niewielkie rozmiary namiotu, wyglądało to na magiczną sztuczkę. W tej samej chwili do przodu rzuciły się 2 kobiety. Każda z nich uchwyciła się poły namiotu. Przepraszam panią, powiedziała pierwsza młoda kobieta lekko dysząc. To ja przepraszam, odezwała się druga młoda kobieta, patrząc na tamtą znacząco. Powinna pani wiedzieć, że byłam tu całe 10 minut przed panią, dodała szybko pierwsza z nich. Wszyscy mogą potwierdzić, że stoję tu już dobry kwadrans, sprostowała druga kobieta wojowniczym tonem. O co chodzi? Wtrącił się stary marynarz. Obydwie kobiety zaczęły mówić jedna przed drugą. Gdy skończyły, marynarz wskazał kciukiem na jedną z nich i powiedział krótko – teraz pani. Następnie odszedł głuchy na protesty. Nie wiedział i wcale go nie obchodziło, która z nich była pierwsza, ale jego decyzja, jak mówią sportowi dziennikarze, była ostateczna. James, doprowadzony do rozpaczy, chwycił marynarza za ramię. – Niechże pan posłucha! O co chodzi? Ile czasu upłynę, zanim dostanę się do środka? Stary marynarz obrzucił oczekujący tłum beznamiętnym spojrzeniem. Może godzinę, może półtorej. Trudno powiedzieć. W tej chwili James spostrzegł, że Grace i pozostałe dziewczęta beztrosko biegną po piasku do morza. Do diabła, zaklął w duchu, do wszystkich diabłów. Jeszcze raz zaczepił starego marynarza. Nie mógłbym dostać się do innego namiotu. A co z tamtymi domkami? Wszystkie wydają się puste. Tamte przebieralnie, odparł marynarz z godnością, są prywatne. Udzieliwszy tej reprymendy, oddalił się. Z gorzkim uczuciem zawodu James porzucił kolejkę i wściekły pomaszerował wzdłuż plaży. To był koniec. Całkowity i nieodwołalny koniec. Złym okiem spozierał na porządne kabiny kąpielowe, które mijał. W tym momencie niezależny liberał ustępował w nim miejsca wojującemu socjaliście. Dlaczego bogaci mogą mieć własne przebieralnie i zażywać kąpieli, kiedy chcą, bez czekania w kolejkach? Cały nasz system, pomyślał James z pewnym wahaniem, jest do niczego. Od strony morza dobiegały go kokieteryjne okrzyki chlapiących się dziewczyn. To był głos Grace, a nad jej piskiem górowało bezmyślne la ga ga Claude'a Sopwortha. Do licha, powiedział James, zgrzytając zębami, czego nigdy dotąd nie próbował robić, a jedynie czytywał o tym w powieściach. Stanął, wściekle kręcąc patykiem, ostentacyjnie odwrócił się plecami do morza. Zamiast na morze, ze skupioną nienawiścią patrzył na Eagle Nest, Buena Vista i Mont Desir. Mieszkańcy Kimpton-on-Sea mieli zwyczaj nadawać swym kąpielowym domkom wymyślne nazwy. Nazwę Eagle's Nest uznał za głupkowatą. Buena Vista zaś przerastała jego lingwistyczne talenty. Ale wystarczająco znał francuski, aby zdawać sobie sprawę z trafności trzeciej nazwy. Mont Désir. Cholernie trafne określenie. W
tym momencie spostrzegł, że w przeciwieństwie do pozostałych domków kąpielowych, których drzwi były dokładnie zamknięte, drzwi do Mont Désir pozostawiono uchylone. James rozejrzał się bacznie po plaży. W tym miejscu zajmowały ją głównie matki pochłonięte pilnowaniem swych pociech. Była dopiero 10 rano, pora zbyt wczesna, aby arystokracja z Kimpton-on-Sea pojawiła się na plaży. Niechybnie jedzą teraz w łóżkach przepiórki z grzybami, przyniesione na tacy przez upudrowanych lokajów. Nikt z tego towarzystwa nie pokaże się przed 12, pomyślał James. Znowu spojrzał w kierunku morza. Jak przystało na dobrze przećwiczony leitmotyw, w powietrzu roznosiły się pickliwe okrzyki Grace. Wtórowało im niezmienne ha, ha, ha Claude'a Sopwortha. Tak zrobię, zdecydował James, zaciskając zęby. Pchnął drzwi do Mont Désir i wszedł do środka. Na początku poczuł strach, widząc wiszące na kółkach różne części garderoby, ale szybko się opanował. Wnętrze podzielone było na dwie części. W damskiej, po prawej stronie, na jednym kołku wisiał żółty sweter, podniszczony kapelusz Panama i para plażowych sandałów. Po lewej stronie zaś, w części męskiej, stare flanelowe spodnie, pulower i nieprzemakalny rybacki kaptur. James, aby się rozebrać, przemieścił się pośpiesznie do męskiej części. 3 minuty później był już w morzu. Dysząc i głośno parskając, wykonywał krótkie i sprężyste ruchy, niczym zawodowy pływak. Głowa pod wodą, ramiona tnące fale, ten styl. Och, jesteś nareszcie, zawołała Grace. Bałam się, że oczekiwanie w tym tłumie zajmie ci całą wieczność. Doprawdy? Spytał James. Czule pomyślał o swojej żółtej książeczce. Silny mężczyzna potrafi w pewnych sytuacjach zachować dyskrecję. Na chwilkę wrócił mu dobry humor. Mógł nawet odezwać się spokojnie, lecz stanowczo do Claude'a Sopwortha, który uczył Grace pływać kraulem. Nie, przyjacielu, to całkiem nie tak. Sam jej to pokażę. W głosie Jamesa zabrzmiało tyle pewności siebie, że Claude wycofał się jak niepyszny. Szkoda tylko, że jego tryumf był krótkotrwały. Temperatura angielskich wód nie zachęca amatorów kąpieli do przebywania w niej dłużej. Grace i pozostałe dziewczęta miały już sine brody i szczękały zębami. Całe towarzystwo wybiegło więc z powrotem na brzeg, a James samotnie podążył do Mont Désir. Kiedy dziarstko wycierał się ręcznikiem i wciągał przez głowę koszulę, był z siebie wielce zadowolony. Czuł, że zaprezentował dynamiczną osobowość. I nagle zamarł w bezruchu z przerażenia. Ze zewnątrz dobiegły go dziewczęce głosy, całkiem inne niż głosy Grace i jej przyjaciółek. W chwilę później zrozumiał, nadchodzili prawowici właściciele Mont Désir. Gdyby James był kompletnie ubrany, możliwe, że przyjąłby ich spokojnie i próbował wyjaśnić całą sprawę. W sytuacji, w jakiej się znalazł, wpadł w panikę. Okna Mont Désir były gwoli skromności przysłonięte zielonymi firankami. James rzucił się desperacko do drzwi i kurczowo przytrzymał gałkę. Daremnie ktoś z zewnątrz próbował ją przekręcić. No i okazuje się, że zamknięte, powiedział dziewczęcy głos. Ach, Peg powiedziała, że są otwarte. Nie, to Wogl tak mówiła. Wogl jest nieznośna, odezwała się druga dziewczyna. Teraz, jak skończone idiotki, musimy wracać po klucz. James usłyszał oddalające się kroki. Odetchnął głęboko. W gorączkowym pośpiechu wciągnął na siebie resztę garderoby. 2 minuty później spacerował nonszalancko po plaży z wyzywającą miną niewiniątka. Po kwadransie przyłączyła się do niego Grace z dziewczętami. Reszta poranka sympatycznie upłynęła na rzucaniu kamykami, pisaniu na piasku i żartobliwym przekomarzaniu się. W końcu Claude zerknął na zegarek. Pora na lunch? Zauważył. Wracajmy. Jestem okropnie głodna, stwierdziła Alice Sopwort. Pozostałe dziewczęta przyznały, że również umierają z głodu. Jamesie, idziesz z nami? Spytała Grace. Niewątpliwie James był przewrażliwiony, poczuł się bowiem dotknięty jej tonem.
Moje ubranie nie jest dla was wystarczająco szykowne, powiedział z goryczą. Lepiej będzie, skoro jesteście tak wymagające, jeśli nie pójdę. Teraz Grace powinna zaprotestować, ale widać powietrze morskie nastroiło ją nieprzychylnie. Powiedziała tylko, o, bardzo dobrze, jak sobie życzysz. Zobaczymy się więc po południu. James osłupiał. No cóż, westchnął, patrząc za oddalającym się towarzystwem. Trudno. W ponurym nastroju pomaszerował do miasta. W Kimpton-on-Sea były dwie jadłodajnie, obie duszne, hałaśliwe i zatłoczone. Powtórzył się przedpołudniowy scenariusz z przebieraniami na plaży. James musiał czekać w kolejce, musiał czekać dłużej niż powinien, bowiem pewna pozbawiona skrupułów matrona ledwie weszła, ubiegła go w wyścigu o wolne miejsce. W końcu usiadł przy stoliku. Tuż koło jego lewego ucha trzy niezbornie potrygujące panienki wyśpiewywały bez ładu i składu melodie z włoskich oper. Na szczęście James nie był muzykalny. Obojętnie, z rękami wsuniętymi głęboko do kieszeni, studiował menu. Cokolwiek bym nie zamówił, na pewno się już skończyło, pomyślał. Taki mój los. Jego prawa ręka, myszkująca bezwiednie po kieszeni, trafiła nagle na jakiś przedmiot. W dotyku przypominał kamyk. Duży, okrągły kamyk. A po cóż u diabła miałbym wkładać kamyk do kieszeni? Zastanawiał się James. Zacisnął na nim palce, kiedy do stolika podeszła kelnerka. Zmarzoną płastugę z frytkami, proszę. Zdecydował się James. Skończyła się, mruknęła kelnerka, wbijając znudzony wzrok w sufit. W takim razie wołowinę w sosie curry, powiedział James. Wołowina też się skończyła. Czy jest coś w tym przeklętym jadłospisie, co się jeszcze nie skończyło? Spytał James. Kelnerka ze zbolałą miną umieściła bladoszary palec wskazujący na rogu baranie. James pogodził się z nieuchronnym i zamówił ragu baranie. Kipiąc jeszcze wściekłością na restauracyjne porządki, wyjął rękę z kieszeni. Otworzył dłoń i z roztargnieniem spojrzał na znajdujący się w niej przedmiot. Doznał takiego wstrząsu, że wszystkie mniej ważne sprawy uleciały mu z głowy. Szeroko otwartymi oczami gapił się na znalezisko. To, co trzymał w ręku, nie wyglądało na kamyk. Był to prawie, nie miał co do tego wątpliwości, szmaragd, ogromny, zielony szmaragd. James zesztywniał z przerażenia. Nie, no to nie mógł być szmaragd, to z pewnością było kolorowe szkiełko. Szmaragdy nigdy nie osiągają takich rozmiarów, chyba że... Wydrukowane słowa zatańczyły mu przed oczami. Sławny szmaragd wielkości gołębiego jaja należący do Radży Maraputny. Czyżby? Czy mógł to być szmaragd, który miał właśnie przed oczami? Kelnerka wróciła z baraniną. James kurczowo zacisnął rękę. Gorące i zimne dreszcze przechodziły mu po plecach. Czuł, że stanął przed koszmarnym dylematem. Jeśli był to szmaragd, ale czy rzeczywiście był? Czy mógł być? Otworzył dłoń i nerwowo zerknął. James nie znał się na drogich kamieniach, ale głębia koloru i blask klejnotu utwierdziłyby go w przekonaniu, że miał do czynienia z prawdziwym szmaragdem. Oparłszy łokcie o stół, pochylił głowę i błędnym wzrokiem patrzył na ragu wolno stygnące na półmisku. Musiał przemyśleć sprawę. Jak miał postąpić, jeśli to był szmaragd Radży? Słowo policja przemknęło mu przez myśl. Jeśli znajdziesz wartościowy przedmiot, należy odnieść go na posterunek policji. James został wychowany zgodnie z taką właśnie zasadą. Tak, ale jak na Boga szmaragd znalazł się w kieszeni jego spodni? Niewątpliwie zapytają go o to na policji. Pytanie było krępujące i co więcej, chwilowo nie miał na nie odpowiedzi. W jaki sposób szmaragd dostał się do jego kieszeni? Spuścił rozpaczliwie wzrok na swoje nogi i w tym momencie wstrząsnęło nim złe przeczucie. Przyjrzał się dokładniej. Para starych, szarych, flanelowych spodni do złudzenia przypomina inną parę
starych, szarych, flanelowych spodni. Mimo to James wyczuł instynktownie, że to nie są jego spodnie. Oparł się o krzesło, oszołomiony tym odkryciem. Teraz już wiedział, co się stało. Kiedy w pośpiechu starał się opuścić domek kąpielowy, założył cudze spodnie. Pamiętał, że powiesił swoje na kołku obok innych starych spodni. Tak, dotąd sprawa była jasna. Założył cudze spodnie. Mimo wszystko jednak, co u licha robił ten szmaragd wart setki tysięcy funtów? Im więcej o tym myślał, tym bardziej sprawa wydawała się podejrzana. Oczywiście mógł wyjaśnić policji. To było żenujące, bez wątpienia zdecydowanie żenujące. Musiałby wspomnieć, że umyślnie wszedł do cudzego domku kąpielowego. Nie było to oczywiście poważne przestępstwo, ale ukazałoby go w złym świetle. Czy mam podać panu coś jeszcze? To była kelnerka. Patrzyła znacząco na nietknięte ragu baranie. James pośpiesznie włożył trochę potrawy na talerz i poprosił o rachunek. Zapłacił i wyszedł. Gdy stał niezdecydowany na ulicy, nagle jego uwagę przykuł afisz umieszczony naprzeciwko. Widniały na nim nagłówki z wydawanej w sąsiednim miasteczku Harchester popołudniowej gazety. Zwięźle powiadamiano o sensacyjnym wydarzeniu. Kradzież szmaragdu należącego do Rady. O Boże! Szepnął James i oparł się o słup. Kiedy oprzytomniał, wyciągnął pensa i kupił gazetę. Szybko znalazł to, czego szukał. Nie było dużo sensacyjnych wiadomości z okolicy. Wielkie nagłówki zdobiły pierwszą stronę. Sensacyjna kradzież w domu lorda Edwarda Campiona. Kradzież słynnego, historycznego szmaragdu. Ogromna strata dla Radży Maraputny. Okoliczności zdarzenia były proste. Poprzedniego wieczoru lord Edward Campion przyjmował przyjaciół. Radża, chcąc pokazać klejnot jednej z obecnych dam, poszedł po niego i wówczas okazało się, że kamień zniknął. Wezwano policję. Do tej pory nie natrafiono na żaden ślad. James bezwiednie wypuścił gazetę z rąk. Ciągle nie miał pojęcia, w jaki sposób szmaragd znalazł się w kieszeni starych, szarych, flanelowych spodni, które wisiały sobie spokojnie w domku kąpielowym. Ale narastało w nim przeświadczenie, że policja podejrzliwie odniesie się do jego opowieści. Co na Boga miał począć? Stał sobie oto na głównej ulicy Kimpton-on-Sea, a w jego kieszeni spoczywał spokojnie poszukiwany przez siły policyjne całego okręgu skradziony klejnot, wart bajońskiej sumy. Miał przed sobą alternatywę, albo pójść prosto na policję i opowiedzieć całą historię, należy jednak zaznaczyć, że James bardzo się tego obawiał, albo pozbyć się w jakiś sposób szmaragdu. Przyszedł mu do głowy pomysł zrobienia zgrabnej paczuszki i przesłania jej Radży. Potrząsnął jednak głową z dezaprobatą. Za dużo naczytał się powieści kryminalnych, aby uczynić podobne głupstwo. Doskonale wiedział, że wytrawny detektyw potrafi zrobić użytek z lupy i innych pomysłowych urządzeń. Każdy szanujący się detektyw, który zajmie się paczką Jamesa, niespełna pół godziny ustali zawód, wiek, obyczaje i wygląd nadawcy. A później wystarczy zaledwie kilka godzin, żeby go złapać. I właśnie wtedy wpadł mu do głowy zadziwiająco prosty pomysł. Była pora lunchu. Na plaży musiało być względnie pusto. Wróci więc do Mont des Irs, odwiesi spodnie i odzyska własne. Szybkim krokiem ruszył w kierunku plaży. Mimo wszystko dręczyło go sumienie. Przecież szmaragd powinien zostać zwrócony Radży. Doszedł do wniosku, że zanim dokona zamiany spodni, może sam podjąć próbę małego śledztwa. Realizując ten pomysł, pomaszerował w kierunku starego marynarza, którego słusznie uznał za niewyczerpane źródło wiadomości o Kimpton. Przepraszam pana, rzekł James grzecznie. Sądzę, że mój przyjaciel, pan Charles Lampton, posiada swój domek kąpielowy, chyba nazywa się Mont des Irs. Marynarz z fajką w zębach siedział wyprostowany na krześle i patrzył na morze.
przemieścił nieznacznie fajkę i odpowiedział, nie odrywając wzroku od horyzontu. Mont Désir należy do jego lordowskiej mości Edwarda Campiona. Każdy o tym wie. Nigdy nie słyszałem o panu Charlesie Lamptonie. Musiał chyba przybyć niedawno. Dziękuję, powiedział James i wycofał się. Ta informacja nim wstrząsnęła. Z pewnością Radża nie mógł sam włożyć kamienia do kieszeni i o tym fakcie zapomnieć. James potrząsnął głową z niedowierzaniem. Nasuwający się wniosek nie zadawalał go, ale stawało się oczywiste, że złodziejem musiał być ktoś z gości zaproszonych na przyjęcie. To przypomniało Jamesowi wątki niektórych jego ulubionych powieści. Trwał jednak w swym zamierzeniu. Wszystko układało się nie najgorzej. Tak jak przypuszczał, plaża była prawie pusta. Co więcej, drzwi do Mont Désir pozostawały szczęśliwie otwarte. Na wślizgnięcie się do środka wystarczyła chwila. James właśnie zdejmował swe spodnie z kołka, gdy dobiegł go z tyłu czyjś głos. Odwrócił się raptownie. – Mam cię, ptaszku! – odezwał się nieznajomy. James gapił się z otwartymi ustami. W drzwiach Mont Désir stał porządnie ubrany mężczyzna koło 40 o ostrej, podobnej do jastrzębia twarzy. – A więc złapałem cię – powtórzył nieznajomy. – Kim pan jest? – wyjąkał James. – Detektyw inspektor Merrylees z Yardu – przedstawił się mężczyzna szorstkim tonem. – Zechce mi pan łaskawie zwrócić szmaragd. Szmaragd? James usiłował zyskać na czasie. – Tak właśnie powiedziałem, nieprawdaż? – zauważył inspektor Merrylees. Ton jego głosu był oschły i urzędowy. James próbował wziąć się w karby. – Nie wiem, o czym pan mówi – oświadczył, przybierając to minę pełną godności. – Och, mój chłopcze, myślę, że dobrze wiesz. – Zaszła pomyłka – powiedział James. – Mogę ją z łatwością wyjaśnić. Urwał, widząc na twarzy swego rozmówcy wyraz znudzenia. – To stara śpiewka – skwitował krótko pracownik Scotland Yardu. – Zapewne znalazłeś go podczas spaceru na plaży, co? Tak się zwykle mówi. James musiał przyznać w duszy, że to właśnie miał na końcu języka, jednak starał się zyskać na czasie. – Skąd mam wiedzieć, że jest pan tym, za kogo się podaje? – spytał niepewnie. Merrylees odchylił nieco klapę marynarki, aby zaprezentować odznakę. James wpatrywał się w niego wytrzeszczonymi oczami. – No i widzisz, co się wplątałeś? – powiedział Merrylees niemal dobrodusznie. – Jesteś nowicjuszem, to widać. Pierwsza robota, co? James skinął głową. – Tak myślałem. A teraz, bratku, oddasz ten szmaragd, czy mam cię zrewidować? James odzyskał mowę. – Nie mam go przy sobie – oświadczył, rozpaczliwie szukając jakiejś wymówki. – Zostawiłeś w hotelu? – James przytaknął. – A więc udamy się tam razem – oświadczył detektyw. Wziął Jamesa pod ramię i dodał łagodnie. – Nie mogę dopuścić, żebyś uciekł. Pójdziemy do hotelu i zwrócisz mi kamień. James odezwał się niepewnym głosem. – Czy jeśli tak uczynię, puści mnie pan? – Merrylees sprawiał wrażenie zakłopotanego. – Wiemy, w jaki sposób ten kamień skradziono – wyjaśnił. – Zamieszana jest to pewna dama. Oczywiście, jeśli idzie… Cóż, Radża pragnie sprawę zatuszować. Już tacy są ci egzotyczni władcy. James, który niewiele wiedział o egzotycznych władcach, skinął głową z wyrazem zrozumienia na twarzy. – Oczywiście to będzie wbrew przepisom – wtrącił detektyw. – Ale może ci to ujść na sucho. James znowu skinął głową. Przeszli obok hotelu Esplanade i skręcili w stronę miasta. James prowadził, ale detektyw ani na chwilę nie zwolnił mocnego uchwytu wokół jego ramienia. Nagle James zawahał się i drgnął. Merrylees spojrzał na nim ostro, potem zaś uśmiechnął się. Mijali właśnie posterunek policji. James obrzucił to miejsce wzrokiem pełnym boleści. – Najpierw dałem ci szansę – zauważył dobrotliwie. W tej chwili zaczęło się. James wydał z siebie głośny ryk, kurczowo chwycił tamtego za rękę i zaczął wrzeszczeć najgłośniej, jak potrafił. – Na pomoc, złodziej! Na pomoc, złodziej!
Niespełna minutę otoczył ich tłum. Merlis usiłował gwałtownie wyszarpnąć rękę z uścisku Jamesa. Oskarżam tego człowieka, krzyczał James. Oskarżam tego człowieka o kradzież mojego portfela. O czym ty mówisz, głupcze, krzyczał drugi. Wreszcie posterunkowy przejął sprawę w swoje ręce. Merlis i James zostali odprowadzeni na posterunek. James cały czas ponawiał swoją skargę. Przed chwilą ukradł mi portfel, mówił podniecony. Mam mój portfel w prawej kieszeni, o tu. Ten człowiek jest szalony, oponował drugi. Może pan sam, inspektorze, sprawdzić, że mówię prawdę. Na dany przez inspektora znak policjant posłusznie wsunął rękę do kieszeni Merlisa. Wyciągnął rzecz, której widok zaparł mu dech w piersiach ze zdziwienia. Mój Boże! Jęknął inspektor wyprowadzony z zawodowej rutyny. Ależ to z pewnością szmaragd Radży. Merlis sprawiał wrażenie jeszcze bardziej zaskoczonego niż pozostali. To potworne, bełkotał, potworne. Ten człowiek musiał wsunąć to do mojej kieszeni, kiedy razem szliśmy. To zaplanowana intryga. Niewzruszona pewność siebie Merlisa sprawiła, że inspektor zawahał się na moment. Teraz skierował swe podejrzenia na Jamesa. Szepnął coś do policjanta i tamten wyszedł. A teraz, powiedział inspektor, proszę panów kolejno o zeznania. Służę panu, odparł James. Spacerowałem sobie po plaży, gdy nagle ten gentleman podszedł do mnie. Twierdził, że się znamy i nie mogłem go sobie przypomnieć, ale nie chciałem być nieuprzejmy. Szliśmy więc razem. Wzbudził jednak moje podejrzenia. Gdy przechodziliśmy obok posterunku, nagle poczułem jego rękę w mojej kieszeni. Przytrzymałem go i zawołałem o pomoc. Inspektor przeniósł teraz wzrok na Merlisa. Pana kolej. Merlis wyglądał na trochę zmieszanego. Ta opowieść jest prawdziwa, ale nie całkiem. Nie ja podszedłem bezceremonialnie do tego człowieka, było dokładnie na odwrót. Niewątpliwie chciał się pozbyć szmaragdu i wsunął mi go do kieszeni, kiedy byliśmy zajęci rozmową. Inspektor przestał pisać. Aha, powiedział bezstronnie. Za chwilę zjawi się tu pewien gentleman, który pomoże nam rozwikłać sprawę. Merlis zmarszczył brwi. Doprawdy, nie mogę się doczekać. Wymamrotał, spoglądając na zegarek. Mam umówione spotkanie. Nie sądzi pan chyba, inspektorze, że skradłem szmaragd i spacerowałem, mając go w kieszeni? Zgadzam się, że to mało prawdopodobne, powiedział inspektor. Musi pan jednak zaczekać 5 albo 10 minut, aż wyjaśnimy sprawę do końca. Ach, jest jego lordowska mość. Wysoki mężczyzna, około 40, wszedł dziarskim krokiem do pokoju. Miał na sobie zniszczone spodnie i sfatygowany sweter. A zatem, inspektorze, jak to się stało? Spytał. Twierdzicie, że odzyskaliście szmaragd? Wspaniale, doskonała robota. Kim są ci panowie? Jego oczy zmierzyły Jamesa i spoczęły na Merlisie. Niezachwiana pewność siebie tego ostatniego nagle wyparowała. Ależ to James! Jones! Zawołał Lord Edward Campion. Rozpoznaje pan tego człowieka, Lordzie Campion? Spytał inspektor. Oczywiście, że poznaję, przyznał Lord Campion z poważną miną. To mój służący. Zatrudniłem go miesiąc temu. Ten funkcjonariusz przysłany z Londynu od razu go podejrzewał, ale wśród jego rzeczy nie było szmaragdu. Nosił go w kieszeni marynarki, wyjaśnił inspektor. To ten pan sprowadził go do nas, wskazał na Jamesa. Drogi przyjacielu, powiedział Lord Campion. A więc cały czas go pan podejrzewał? Tak, potwierdził James. Musiałem wymyśleć tę historię o kradzieży portfela, aby doprowadzić go na posterunek. Wspaniale, doprawdy wspaniale, pochwalił Lord Campion. Musi pan koniecznie zjeść z nami lunch, oczywiście, jeśli pan jeszcze nie jadł. Jest już późno, wiem, dochodzi druga. Jeszcze nie jadłem, odparł James, ale ani słowa, ani słowa, przerwał mu Lord Campion. Radża z pewnością zechce podziękować panu za odnalezienie klejnotu, a poza tym nie orientuje się jeszcze dobrze w tej całej historii. Stali już na zewnątrz, na schodach. Istotnie, przyznał James, sądzę, że powinienem opowiedzieć panu całą prawdę. Kiedy to uczynił, lord był niezwykle ubawiony.
Najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem, oświadczył. Teraz już wszystko rozumiem. Jones, jak tylko ukradł szmaragd, musiał popędzić na plażę, przeświadczony, że policja dokładnie przeszuka dom. Czasami zakładam te stare spodnie, gdy idę łowić ryby. Mało prawdopodobne, aby ktoś je ruszał. Mógł więc odzyskać klejnot w dowolnym czasie. Wyobrażam sobie, jakiego musiał doznać szoku, gdy poszedł tam dzisiaj po niego i okazało się, że szmaragd zniknął. Gdy pan się tam pojawił, zrozumiał, że to pan zabrał kamień. W dalszym ciągu nie pojmuję jednak, w jakim sposób udało się panu w fałszywym detektywie rozpoznać złodzieja. Silny mężczyzna, pomyślał James, wie, kiedy być szczerym, a kiedy zachować dyskrecję. Uśmiechnął się do siebie z zadowoleniem, a jego palce, przesuwając się dyskretnie po wewnętrznej stronie klapy marynarki, dotknęły małej srebrnej odznaki mało znanego klubu cyklistów w Merton Park. Zadziwiający zbieg okoliczności, ale ten człowiek Jones również należał do tego klubu. Cześć, Jamesie! Odwrócił się. Po drugiej stronie ulicy stała Grace i panny Sopworth. Przepraszam pana na chwilę. Zwrócił się do lorda Campiona i podszedł do dziewcząt. Idziemy do kina, powiedziała Grace. Może chcesz pójść z nami? Przykro mi, odparł James, ale właśnie idę na lunch z lordem Edwardem Campionem. Tak, to ten człowiek w wystuburzonym starym ubraniu. Chce przedstawić mnie Radży Maraputny. Grzecznie uchylił kapelusza i dołączył do lorda Campiona.